Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się po raz już kolejny, nawet nie wiem który, w Dicey Dungeons. No i tak. Dziś wyruszamy ponownie na spotkanie ze złodziejem, gdzie będziemy kraść wspaniałe ekwipunki wrogów. Zobaczymy, czy może dzisiaj będzie ten dzień, kiedy uda nam się to wygrać. A póki co, czas powitać ponownie naszego znajomego złodzieja. Mam już trochę dosyć jego ponurej facjaty. No dalej, jeśli też wam już zbrzydła, wykrzeszcie z siebie dodatkowe brawa. Okej, dobra. Zacznę w Ernest i Wilczek oraz Żaba. Start, sztylet, wytrych i umiejętność kradzenia. Dobra, to zaczniemy od Żaby. Ryzykując dużo, oczywiście, ale tak. Unastkę zarzucić, żeby ukraść coś i będzie to szeroki miecz. Powiedzmy, że na razie pas. Chcę, wiecie, zbić trochę Żabę, żeby... no, mieć, powiedzmy, jak najbezpieczniejszą sytuację. Pod względem HP. No i jak Żaba już nie będzie miał za dużo, to będziemy mogli spokojnie spróbować. Gorzej tylko, że no, tarczkę sobie dodaję, więc... A jeden. Dobra, zostało jeszcze tylko 7. Dwie jedynki, dobra, to jeszcze nie zginiemy, gorzej tylko, że wiecie, na wilczka będziemy mieć bardzo mało życia. Robię naprawdę wielkie głupoty. Patrzę. Jednego oczka zabrakło, a on nas teraz dobija. No, idealny start, muszę wam powiedzieć. Ale znowu Żaba. Tu też były problemy z Żabą. Może nie powinienem aż tak ryzykować życiem, ale no cóż. Dobra, mniejsza. Full focus i dobra. Rozpoczynam ponownie tym razem. Muszę być ostrożniejszy trochę, oczywiście. Więc dobra. Skoro śluzak, to w takim wypadku idziemy pod truciznę. Oczywiście wiemy się. No i nie ukrywam, z chęcią bym to przyjął, naprawdę, z przyjemnością. W ten sposób. I tak, śluza kula dla nas. Więc jej, będzie dobrze. Ważne, że trochę sobie potruję. Dobrych rzeczy za to, to my zaraz będziemy mogli potruć też wrogów. O, będzie się działo. I w sumie pod truciznę, czy my graliśmy chociaż raz, czy nie? Bo będąc szczerym, to nie kojarzę kiedykolwiek tej gry pod truciznę, więc potencjalnie może to być coś też nowego. Więc... problem? Okej. Okay. Oczywiście śluzokula, bo mogłem wybrać śluzokula albo śluzokulę. Do tego bandaż? Oczywiście, że tak. No i idziemy na magika. Nic za się nie. Oczywiście fajnie byłoby go pokraść, ale czy musimy? Nie wiem. Piątka tam. No i tak. Cel naprawdę prosty. Pokonać go. Jeśli zdobędziemy magiczną tarczę, z przyjemnością będę. Jeśli natomiast nie, a widać, że nie, no to trudno. Przeżyję bez niej. Tak mówiłem, będę próbował tutaj iść pod truciznę totalną, więc... pewnie tej tarczki tak bym ostatecznie nie używał. Teraz tak, lepkoręki, pirat i pianek. Usi to dodatkowa opcja zbierania monet. A więc pewnie będę tego żałował, ale spróbujemy. A reszta tutaj niech idzie. Od pirata w sumie nic nie chcemy, więc tak. 5-5. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Ale. Ryzykujemy. Okej, tak. Trzeba szybko być pirata. O, 2-3, teraz to już lepiej. Teraz to już naprawdę lepiej. Gorzej, jeżeli tak już 10.
dostać punktów życia. Tak, złotych zwanych. Pracownictwo tutaj to jednak jest ważniejsza kwestia, ważniejsze jest to, co się dzieje. No i tak, trucizna, piękna trucizna. A jak działa, to naprawdę chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Ale powiem tyle. Bardzo przyjemna sprawa i... tego pokona nie. Więc myślę, tak. Tak, trucizna wykończy pirata. No dobra. Teraz pora się przygotować na prawdziwe wyzwanie. Lepko rękiego. Panie głównie dlatego, że on może nas okraść od razu. Albo uciec. Cel jest oczywisty. Będziemy musieli go pokonać, jednocześnie próbując... no, ukraść mu jego lepką rączkę. A super, jeśli nie będzie trochę gorzej, ale dobra. I dobra. Załatwiony, teraz możemy spokojnie z nim walczyć. No oczywiście ukradnie. A całe szczęście, nawet jeśli ukradł, to lada moment możemy... dobra. Z trzech obrażeń. Dobra, w sumie to zyskałbym dokładnie tyle samo, ale... odzyskamy nasze monety, zyskamy jeszcze kolejne monety i opcje okradania. I wykończymy truciznę. Dobra. Jest, super. Podostajemy. Tylko ucieczkę, naprawdę? Jest to najlepsze. Ja naprawdę to opcję kradnięcia, ale dobra, patrzcie, tutaj teraz to wszystko. Pierwsze co jeszcze tutaj idziemy i skórzymy pancerz, kieszonkowiec. Ten pancerz później jeszcze możemy brać, ale co? Później najpierw musimy pokonać pianka. Oczywiście pokonać trzeba go okraść między innymi. I tu jest lepsze. Trafimy na kogoś, kto jest odporny na truciznę, to jest super. Ekstremum. To ekstremum. Najmniejsza wartość, jaką mógł dostać, i największa wartość, jaką mógł dostać. Dobra, nie jest tak źle. Płaci. Pewnie tak, więc zaryzykujemy. Czyli jeden. Tak, tak. I bandaż, czy sztyt? Tyle, nie ma co się przejmować jakimś bandażem. Z czasem go oczywiście ulepsza, wiecie, żeby był skuteczniejszy. Drugi raz z rzędu te same kostki, no. Ja tego nie rozumiem. Troszeczkę spróbujemy znowu zaryzykować. Nie mogłem po prostu w sumie przeoszczędzić, ale dobra. Dzięki temu, że tego nie zrobiłem, to udało się wygrać. W tym lochu jest miejsce tylko dla jednego sześciennego otwora, czyli dla mnie. Ale nie jesteś sześcienny, pianku. Naprawdę chyba nie nauczył, czym są sześciany. W ogóle, no dobra. Tak, wiem, że nie wziąłem skórzanej zbroi, ale osobiście po prostu stwierdziłem, że to nie ma sensu. Tak. Kaktus, łobuz, kaktus. Kaktus, dwa kwadło i inne rzeczy. To jest nieprzyjemne. Ale coś tym będę przejmował. Tak. Powiem szczerze, walce z nim. Od następnej turnie musimy się naprawdę przejmować zadawaniem mu obrażeń. On oczywiście będzie nas bił jakoś tam czasami. Dodawał sobie ciernie. Ale tak. My się tym nie przejmujmy. Po prostu zarzucajmy go trucizną i w ten sposób jego kolce nie będą nam nic robić, a on będzie powoli ginął. Niestety znowu dostał parzystą. Gdyby nie dostał parzysty, to byłoby dużo lepiej, ale... nie ma co płakać, nie jesteś tak straszny.
spróbować, czy nie? Tak. 3-1. Czemu zawsze to musi być 3-1? Wytłumaczycie mi? Naprawdę, to już nie jest przypadek. Za każdym razem z czwórki dostaję 3-1. Więc no. Oj, szóstka. Zaboli. Ale dobra. Dwójeczka. Nie jest tak strasznie źle. Może, że jednak zabrną prawie całą HP. Jakby się nie spodziewałem po prostu takim, ale dobra. Koniec. I teraz wykończę go samą trucizną. Będzie dobrze. A przynajmniej taką mam nadzieję. I teraz tych wszystkich. A przy, więc tak. Jednak zanim to śluzokula, zmieniasz na poszysta 3. Max 2, 5 użyć. Dobra. I... Jeszcze nie potrzeba. I... Bandaż. Teraz bandaż będzie można wpychać wszystko. Zostanie się na pewno znacznie łatwiej. W naszym przypadku zdaje on 15 obrażeń. Trzeba ryzykować, to nasze jedyne szanse przeżyć. Tak, żeby chociaż mieć tą 9, czyli jeśli nie będzie lepszy. Idziemy i tracę igła. Kolejny raz. Będzie miał 2 ataki, dobra. W sumie niedobra, ale nie wiecie, o co chodzi. Może jeszcze sobie poradzimy. No. Ale miejmy nadzieję, że może się nie uda. No dobra. No dobra, nie jest tak strasznie źle. Na 7. Wygraliśmy to. Nie wierzę w to po prostu. Taki fart, ale tak, wygraliśmy. Dodatkowa kostka, to będzie super. I obóz. Muszę go pokonać, nie ma przebacz. Ale tak, jest. Jest dobrze. Dodatkowej monety w sumie nie. Więc nie będziemy się tu teraz przejmować. Dajmy piękny pociznę, 6 punktów na turę, no to jest fajne. Leczyć się nie ma co, sztylecik na wszelki wielki i no. 4-5, zdecydowanie rzuci kamieniami. No, już spore straty w życiu, ale... Kurka, wiadomo co da, więc tak, szósteczką zaryzykujemy, 4-2, mogło być lepiej, mogło być gorzej. Tak, nic więcej nie zrobię z tego, więc tak, tak. I jakoś to będzie. Jeszcze musimy przetrwać 2 tury, nawet nie dokładając niczego, więc hej, jest dobrze. Znaczy, no to jeszcze będziemy dokładać, definitywnie. Do się zaczynamy. Ja się nawet się podleczę, czemu nie? 13-13. Dziękuję, wygraliśmy. Jest super. Jeszcze tu wrócę. Mam jeszcze mnóstwo kamieni. Tam, skąd je wziąłem. Stąd, z lochu pełnego kamieni. No, brawo, brawo, geniusz ciebie. Zdradziłeś swój sekretny plan, gdzie zbierasz kamienie. No i cóż. Idziemy dalej. Jabłko, jabłko, czarodziejka, wilkor, kraken. Niebezpiecznie się szykuje. Ale tak, zobaczmy. Więcej monet naprawdę nie potrzebujemy, więc... Co tu jest? Tutaj, szósteczka tutaj tak ładnie. 3, no, mogło być lepiej. Dobra, w sumie i tak nic lepszego nie zrobię, co wiem, że nie potrzebuję, ale i tak to kradnę.
czyli teraz kociołek, fal dźwiękowo uszkodzony. Wszystkich rzeczy szczerze, bo kociołek byłby najlepszy. Gdybym miał jakieś nadmiary, to możemy spróbować pokreślić. No bo wiecie, naprawdę, no szczerze mówiąc, to wiedźmy pokonamy raczej. Czarodziejkę, przepraszam bardzo, kociołek. Jeśli będziemy naprawdę kiedyś mieć jakąś taką wielką potrzebę na coś konkretnego, no to zawsze będziemy mogli próbować z nim coś osiągnąć. Wielkie, a co mi się osłabi? To zobaczmy. Dwójka. Tak. Tak. Kociołek, jej. Może jeszcze tą turę? Ale tak. Co by nam zrobiła, nie zrobiła i tak już jest dobrze. I tak. Więcej obrażeń, więcej wszystkiego, ale... Nas nie interesuje. I tak, ginie, więc wszystko jest w bandaża. I dziękuję bardzo. Jest zwycięstwo! Oj, szczerze powiedziawszy, to chyba jest to, czego potrzebowaliśmy na tym podejściu. Bierzemy kociołka. Jak mówiłem, kleptomania już nie jest aż tak potrzebna, czy mam w sumie kieszonkowy z kleptomanią. I awans za 8, 4, 4, 8, okej. Okay. Dobra, czy te jabłka mogę zrzucić w sumie? O, zostawię na walkę po wilkorze. Oj, właśnie wilko! Wiecie co, tego dziada też trzeba będzie okraść. Bo ma coś bardzo fajnego. Zaraz spróbujemy. Najpierw zaczynamy od tego. Mamy ile? Bo jedno za mało, żeby aktywować maksymalnie. Zresztą ale... będę przejmował. Okej, okay, dopiero sobie świadomy, jaki jestem głupi. On jest odporny na trucizny, to jest tylko połowa obrażeń od niej. Oj, no cóż, to będzie ciężka walka. To będzie ciężka walka. Cóż, no najlepsze jest to, że mam przynajmniej mocny trucizn, to wiecie, no tak będzie sytuacja, w której on jest odporny, a jest odporny, to będziemy mogli jakoś sobie radzić z tym wszystkim. Tak. A dobra, jestem idiotą, przecież on tym razem klątwy nie rzucił. A czemu ja tak naprawdę nie myślę dzisiaj? Nie wiem, nie wiem. Ale tak, trucizna niby nie powinna dużo działać, ale i tak jest w porządku, przeciwko niemu. Okej, okay, trucizna znowu nie rzucił, więc znowu możemy się spokojnie bawić. Oczywiście, że 3-1, więc tak. Tak. Nie, oczywiście. Oczywiście, jaki nie będzie wynik, to z tej 5 obrażeń. No to właśnie by padł. Ale hej. No. Znowu mówię hej, tak niepotrzebnie, ale no, wiecie o co chodzi, no, po prostu nie muszę już i tak nic robić. On padnie, najprościej. Dla bezpieczeństwa zrobię tak. I jak mówię, już więcej nic trzeba nie zrobić. Resztę kostek na delikatne leczonko. Trucizna dobiję wilkora, który jest odporny na truciznę. No, to jest pięknie. Jest pięknie. Bierzemy szpon, oczywiście. Nie wiem jak wyglądał lepszy na szpon, ale tak, bierzemy szpon i kraken. Kraken. Uciekaj w zamian za katastrofę. Nie potrzebuję jej jakoś szczególnie i pewnie jej nie użyję, ale hej, no. Znowu to hej. Trzeci mocno, naprawdę hej. I tak dalej, no to jest takie jakieś niezrozumiałe dla mnie. Nie wziąłem szponu. A, trochę błąd, ale dobra, mniejsza o to. Leczka idealnie się podzieli. Powinien czwórkę. Tym. Aż coś dobrego krakeniu, co by nam się mogło przydać. Na. Więc leczonko. Dwa punkty. Ty dostajesz 5 obrażeń. Masz 4, więc będzie klątwa. Masz 6, więc będzie. Aha, oczywiście. Teraz kręcę. Tego? Nie poleciało. Okej, bandaż. Klątwa, dobra. Nie przejmujmy się tym, na spokojnie, jeśli będziemy w ten sposób działać, to raczej powinniśmy...
oczywiście. Oczywiście. Chociaż nie, wiecie co? Niestety będzie 5-6. Mamy mało czasu, możemy tego nie przeżyć. Ciekawe, to było to, zadziałało. Zadziałało. Oczywiście. To była najważniejsza rzecz. I znowu będzie klątwa. Niestety. Cztery obrażenia zabrakło. No niestety. Trudne to. Było blisko, ale niestety. Może gdybym wziął ten szpon. Chociaż nie, to też niewiele zmieniło. Ej, no cóż. Mam 21 minut nagrania. Ale tak, powiedzmy, że na tym przystaniemy. I tak, wiem, że krótki odcinek i w ogóle pewnie mnie znienawidzicie, ale... No, zostajemy na tym. W następnym epizodzie znowu będziemy próbować coś innego. Prawdopodobnie błędy kompresji. Tutaj... Na robocie. A póki co, cóż, mam nadzieję, że wam się podobało i cóż... Tak, wiem, że nie wyszło, ale spróbujemy na pewno ponownie. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym i trzymajcie się. Hej, hej.